dzisiejsza konferencja, ona będzie poświęcona wspólnocie. Konkretnie roli wspólnoty na podstawie dziejów apostolskich, ale nie tylko. Pierwszą rzeczą, którą może warto byłoby sobie uświadomić, to jest to, że bardzo często posługujemy się tym terminem wspólnota. Jeśli chcemy mówić o roli wspólnoty, to najpierw musimy sobie powiedzieć, co to jest wspólnota, na czym ona polega, bo tym terminem bardzo często się posługujemy. Możemy mówić o wspólnocie rodzinnej, o wspólnocie kościelnej, o wspólnocie małżeńskiej, czyli ten wyraz, to słowo tak naprawdę rozumiemy w bardzo wielu płaszczyznach, czy na bardzo wielu płaszczyznach naszej codzienności. I zatem człowiek nie żyje poza wspólnotą. W praktyce nie ma takiego człowieka, nawet który może przeżywa swoją samotność, który by nie żył bez jakiejkolwiek wspólnoty. Czyli człowiek jest niejako skazany na to, żeby żył ze wspólnotą. Samo słowo wspólnota zatem oznacza na pewno coś wspólnego, coś, co się dzieli, tak? Jakieś uczestnictwo. Zatem wspólnota to jest też jakaś więź. Czy możemy mówić o wspólnocie wtedy, kiedy gromadzą się jakieś przypadkowe osoby, ale nie mają jakiegoś celu konkretnego? Prawdopodobnie nie. A zatem wspólnota jest o wiele czymś więcej, tak? Niż tylko zebraniem jakiejś grupy poszczególnych osób. Ten termin wspólnota, gdy spojrzymy sobie na Nowy Testament i na Stary Testament, on w zasadzie rozumiany jest na bazie tylko i wyłącznie Nowego Testamentu. I są takie dwa terminy, bardzo ważne, może te terminy kiedyś już słyszeliście. Pierwszy termin to jest termin łaciński, communio. Communio. I to jest nasza, chociażby też stąd komunia święta, zjednoczenie z Jezusem. Ale jest jeszcze drugi termin, który jest właśnie w Piśmie Świętym Nowego Testamentu. Jest to termin koinonia. I nasz termin wspólnota pochodzi właśnie od tego terminu koinonia. Będziemy sobie próbowali wyjaśnić, co ono oznacza. I ten termin został przetłumaczony na język łaciński jako komunio. Jest pewien problem, dlatego że te terminy zarówno grecki, jak i łaciński, one są bardzo bogate treściowo. Natomiast termin wspólnota, nie powiem, że on jest nieudolnym oddaniem tej idei, tych greckiego albo łacińskiego, ale jest jakąś próbą, jest tylko jakąś próbą. Zatem mamy koinonia, komunio i nasza wspólnota. Chciałbym zatrzymać się na chwilkę na takiej, trudno powiedzieć, że definicji, ale na pewno czymś, co nam pomoże zrozumieć, czym ta wspólnota jest. Jeden z takich najbardziej znanych szwajcarskich teologów, Hans von Urs von Balthasar, powiedział, że komunio, bo on używał tego łacińskiego słowa, to nie tylko wspólnota jednego miejsca i czasu, lecz także postawa gotowości do wspólnego działania, postawa bycia dyspozycyjnym dla innych. A więc widzimy, że w tej jakiejś próbie określenia, jakiejś próbie definicji, czym ta wspólnota jest, to nie jest tylko określenie danej wspólnoty, która gromadzi się tu i teraz, ale zawiera w sobie też tę drugą ideę dyspozycyjności dla innych. To też jest bardzo ważne z tego względu, że wspólnota nigdy nie może zamknąć się na samą w swoich tylko ramach. Dlatego, że to będzie groziło, że ta wspólnota po prostu nie będzie się rozwijała. I zaraz zobaczymy, że w Nowym Testamencie ten termin wspólnota, on nam pokazuje rzeczywiście nie wspólnoty zamknięte, ale wręcz przeciwnie, które są otwarte na nowych członków. I gdy spojrzymy na Nowy Testament, zobaczymy, że wspólnota zatem to jest jakieś uczestnictwo w czymś. A więc podkreśla jakąś aktywność naszą, że we wspólnocie nie jesteśmy jakoś pasywni, tylko w tej wspólnocie każdy z nas coś nowego wnosi, uczestnictwo. Wzajemna więź. To znaczy, że wspólnota nie jest grupą anonimowych osób. dlatego że w tej wspólnocie zazwyczaj się znamy. Może być to wspólnota, w której się znamy tylko z widzenia. Może być to wspólnota parafialna. Ale przecież wspólnota, tak jak Stowarzyszenie Faustinum, nie znamy się tylko, że znamy swoje twarze, ale też mamy konkretne więzy. Czyli wspólnota to też jest coś, co pokazuje nam wzajemną więź. Co więcej, możemy powiedzieć, że jest to jakaś relacja osobowa, jedność. No i wreszcie coś wspólnego. Co jest wspólne? Zazwyczaj cel. Cel tej wspólnoty. I wszystkie wspólnoty, które są w Kościele, one mają jeden podstawowy cel. Osiągnięcie zbawienia. Ale w tym Kościele ta różnorodna mozaika wspólnot jednak dochodzi do tego zbawienia poprzez różne charyzmaty i poprzez różne odcienie, tak to możemy nazwać. I oczywiście naszym, powiedzmy, charyzmatem, tak, czy czymś, co nas wyróżnia, będzie ufność wobec Pana Boga, miłosierdzie wobec bliźnich, ale także w tą naszą formację jest wpisane orędzie o miłosierdziu Pana Boga, które przekazał przez siostrę Faustynę. A więc każda wspólnota ma jakiś konkretny rys, jakąś konkretną treść. Czyli jest to jakieś uczestnictwo, wzajemna więź, relacje. A zatem budujemy te rzeczy poprzez nasze uczestnictwo, ale także i poprzez budowanie więzi między nami. To znaczy nie będzie prawdziwej wspólnoty, jeśli nie zbudujemy najpierw relacji osobowych, relacji międzyludzkich. Spójrzmy zatem na Dzieje Apostolskie. Co takiego charakterystycznego jest w tej księdze, którą napisał święty Łukasz? Można powiedzieć, że takim streszczeniem jest to, że Dzieje Apostolskie ukazują wspólnotę i ukazują ideę bycia razem. Idea bycia razem, ale nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo. I nie tylko duchowo, ale także i emocjonalnie. Czyli więzi, które się tworzyły w pierwszych wspólnotach Kościoła, one tworzyły się na wszystkich płaszczyznach. Emocjonalnie, duchowo, fizycznie. Wtedy ta wspólnota rzeczywiście rośnie. Wtedy ta wspólnota jest prawdziwą wspólnotą, jeśli tak możemy to nazwać. I ta Księga Dziejów Apostolskich, ona ma takie bardzo charakterystyczne cechy. Gdybyśmy próbowali znaleźć jakiś konkretny przykład w Dziejach Apostolskich, to gdy sobie otworzymy pierwszy rozdział, zobaczymy, że uczniowie po niebowstąpieniu gromadzą się razem. Wtedy wrócili do Jerozolimy, z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej. I Łukasz wylicza apostołów, którzy przebywali razem. A zatem ta idea przebywania razem nie była tylko w sensie takim fizycznym, ale przede wszystkim duchowym. Drugi przykład to jest za chwilę, kiedy Piotr po zesłaniu Ducha Świętego przemawia i mówi swoje pierwsze kazanie, napełniony Duchem Świętym. A zatem Piotr razem z 11 stanął i przemówił. Znaczy Piotr mówi, ale on jest we wspólnocie tych 10, tak, których zostało, czy 11, bo po uzupełnieniu grona 12. I trzeci przykład z Dziejów Apostolskich to jest to, że mamy takie krótkie streszczenie w rozdziale 2, kiedy jest pokazane, że wszyscy ci trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Te trzy przykłady, moi drodzy, pokazują, że wspólnota pierwszego Kościoła nie była złożona, czy nie charakteryzowała się jednostkami, tylko była wspólnotą od samego początku. jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego. To wydarzenie zesłania, oczywiście ono daje nam zupełnie nową perspektywę, pewien dynamizm, jakąś siłę, ale od początku to była wspólnota. Czyli widzimy, że do zbawienia w Kościele idziemy we wspólnocie. Nigdy nie idziemy sami. I to jest pierwsze takie krótkie streszczenie. Drugie w Dziejach Apostolskich to jest to: jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Chciałbym powiedzieć, że ten obraz dziejów apostolskich może nam się wydawać perfekcyjny, idealny. Po prostu wspólnota, której możemy tylko pozazdrościć. Ale wiemy dobrze, że Łukasz pisze o wspólnocie taka, jaka ona powinna być. Ale też pisze o wspólnocie, jaka ona jest. Bo w rozdziale 5 mówi o przypadku Ananiasza i Safiry, którzy tutaj sprzedali posiadłość i sobie odłożyli część tej zapłaty. A więc jakieś takie, no właśnie, coś, co pokazuje, że ta wspólnota nie była idealna. Że ta wspólnota też była skażona grzechem. Ale tutaj rzeczywiście w Dziejach Apostolskich mamy rozróżnienie na to, jak powinno być i jak w rzeczywistości było. Czyli absolutnie Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, nie chce nam jakby przedstawiać idealnego obrazu Kościoła, pierwszej wspólnoty, bo takiego nie było, ale pokazuje pewien ideał, pokazuje do jakiego modelu te wspólnoty Kościoła miały dążyć. Czyli Dzieje Apostolskie pokazują wspólnotę, że jest to bycie razem. Na sposób duchowy też, także i emocjonalny. I mamy takie dwa wyrażenia. Jednomyślność. Jednomyślność się pojawia. To znaczy nie, że oni myśleli w taki sam sposób, bo to by było również niemożliwe, tylko że tam jednomyślność występowała wtedy, kiedy wspólnota zwracała się w modlitwie do Boga. I drugie wyrażenie, które jest: jedno serce, jeden duch. I to jest jakby fundamentalna i wewnętrzna jedność wszystkich wierzących. A więc też jakiś cel, do którego mieli dążyć. Święty Paweł pisze do Filipian, do swojej umiłowanej i ukochanej wspólnoty, aby byli jednego serca i jednego ducha, chociażby wtedy, kiedy głoszą Ewangelię. A więc pokazuje to, że też prosił ich, aby byli jedno. Nie, żeby byli jakąś jednolitą masą, bo wspólnota nigdy taką nie będzie, ale żeby byli jedno. A więc jedność to jest patrzenie w jakimś jednym kierunku. Przy całej różnorodności, którą w sobie nosimy, przy całym bogactwie, które mamy. Bardzo mi się też podoba postać, czy może bardziej jego nauka, kardynał Martini, jeden z takich znanych bardzo biblistów świętej pamięci, który mówił o wspólnocie w takich dwóch wymiarach. Że ta wspólnota to jest uczuciowe uczestnictwo we wspólnocie i wzajemne zaufanie. To jest ten pierwszy wymiar jego, że właśnie że we wspólnocie jest uczestnictwo oraz wzajemne zaufanie, nawet uczuciowe, a więc też jakoś te nasze emocje, one są obecne. I drugi wymiar tej wspólnoty mówił o tym, że jest to zdolność do otwarcia wobec kogoś, kto do tej wspólnoty nie należy. Czyli owszem, wspólnota ma swoje struktury, jest jakoś zamknięta, ma swoje ramy, ale ci członkowie tej wspólnoty muszą mieć zdolność do tego, żeby też patrzeć na tych, którzy są poza wspólnotą. I takim otwarciem, tak jak wspomniałem na początku, charakteryzowały się wspólnoty pierwszego Kościoła. Kiedy w taki sposób szczególny wspólnota rodzi się, kiedy ta wspólnota rozwija się? Dzieje apostolskie mówią nam w zasadzie o takich dwóch fundamentalnych rzeczach. Że ta wspólnota gromadziła się na łamaniu chleba, a więc Eucharystii, ale także i na modlitwie. I to były dwa elementy, które spajały tę wspólnotę. To znaczy relacja do Boga była czymś absolutnie fundamentalnym, podstawowym, bez czego nie można było zbudować prawdziwej wspólnoty. I ta Eucharystia, uczestnictwo w tym jest niezwykle ważne. A zatem ta rola wspólnoty, ona ma i ten jeden wymiar prowadzić do zjednoczenia z Jezusem. Wspólnota, która się rozwija, jest właściwie formowana, ona prowadzi do bliskości z Jezusem poprzez Eucharystię, poprzez modlitwę. I w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10 mamy takie słowa. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bierzemy bowiem z tego samego chleba. A zatem to uczestnictwo, to jest ta koinonia właśnie. Uczestnictwo poprzez Eucharystię. Poprzez Eucharystię i modlitwę. To są te dwa wymiary. Jaka jest zatem rola wspólnoty? Po co ta wspólnota po co ona nam jest potrzebna? Tak naprawdę każdemu z nas, czy każdej z nas, ta wspólnota, czy ta konkretna wspólnota, która się nazywa Faustinum, ona jest nam potrzebna przede wszystkim do tego, żeby się rozwijać. Do naszego takiego spojrzenia trochę dalszego. Dlatego, że musimy wiedzieć, że do zbawienia jest nam rzeczywiście ta wspólnota potrzebna. Jeśli by tak nie było, to by nie było parafii jako takich zorganizowanych, tak? A jednak nawet taka wspólnota parafialna, może trochę anonimowa, może zależy, czy to jest większa, czy mniejsza, jest konieczna nam do tego, żeby się zbawić. Oczywiście wspólnota nie ma jakiegoś wymiaru takiego statycznego i ta wspólnota podlega różnym procesom. Dlatego mówimy o jakimś rozwoju, wzrasta. Tak jak wzrastamy my, tak jak my się zmieniamy. I to trzeba sobie też powiedzieć, że nie da się jakby wspólnoty zatrzymać w pewnych ramach, tak? Ona jest jakby, podlega pewnym procesom. Dlatego, że ta wspólnota chociażby przyjmuje nowych członków, mamy zupełnie inne spojrzenie na pewne sprawy, a więc wspólnota jest takim bytem dynamicznym. Tak jak nasz rozwój jest dynamiczny w tej wspólnocie, tak również wspólnota, ona się rozwija. Trzeba wiedzieć, że też wspólnoty nie są wspólnotami, w których nie ma żadnych konfliktów czy takich kwestii, które by nas różniły. Niestety każda wspólnota jest jakoś skazana także na takie sytuacje, ale często te sytuacje, czy to kryzysowe, czy jakieś konfliktowe, one dają nam jakieś pole do rozwoju. Jeśli ten konflikt, czy coś, co jest nie tak w tej wspólnocie, zostanie dobrze przepracowane. Zazwyczaj, jeśli mówimy o wspólnocie, to wspólnotę kościoła parafialną sobie nie wybierzemy, ale wybieramy sobie wspólnoty, które w tym kościele powszechnym są i wspólnoty, które są nam bliskie, naszemu duchowi, naszemu przeżywaniu wiary. I to jest też niezwykle ważne. Zatem trzeba wiedzieć, że wspólnota jest jakimś doświadczeniem różnorodności. I w tej różnorodności, w całej mozaice, którą mamy, mamy być jedno. I oczywiście, gdy spojrzymy sobie chociażby na początki Kościoła, wspólnota, którą tworzyli apostołowie, również nie była doskonała. Nie chcemy jakoś też tych postaci, chociażby świętego Pawła czy świętego Piotra, jakoś od czci i wiary odżegnywać, ale wiadomo, że oni doskonali nie byli. I nie o doskonałość tutaj chodzi, ale o pewne dążenie, które jest w człowieku, a celem jest świętość. I chociażby gdy spojrzymy na pierwsze podróże świętego Pawła, zobaczymy, że tam był pewien konflikt pomiędzy Pawłem i Barnabą, a przecież Barnaba Pawła tak naprawdę wprowadził do wspólnoty uczniów w Jerozolimie, bo ponieważ inni się jego obawiali. Barnaba miał ten taki zmysł. Później jednak pokłócili się o Jana Marka, ale później jakby powrócili do jedności. Czyli pokazuje, że rzeczywiście te ludzkie sprawy we wspólnotach zawsze będą. Ale jakby najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, po co w tej wspólnocie jestem. Różnorodność. A zatem ten jeden duch i jedno serce jest jakimś punktem wyjścia do tego, żeby pewne rzeczy sobie poukładać. Też nie możemy mówić o wspólnocie takiej, którą chcielibyśmy jakoś zunifikować. Pod jeden mianownik jakby wszystko podprowadzić. Dlatego, że jest to po prostu niemożliwe. Tak jak w rodzinie, tak jak w wielu innych wspólnotach, tak jak w małżeństwie. Wszyscy się różnią. A zatem wspólnota potrzebuje takiego dobrego przewodnictwa, dobrych formatorów. I na pewno w tym wszystkim jest niezwykle ważna miłość. Jeśli tej miłości nie będzie, to nie będzie i szacunku, i nie będzie wielu innych rzeczy, które są bardzo potrzebne we wspólnocie. Wspólnota też musi mieć za cel i szczerość, autentyczność. Wtedy będzie prawdziwą wspólnotą, wtedy będzie spełniała swoją rolę. Jeśli tych cech nie będzie, no to wiadomo, że później mogą się rodzić jakieś niedomówienia, jakieś problemy, konflikty. Czyli innymi słowy mówiąc, wspólnota musi być jakoś autentyczna. Tak jak każdy z nas, kiedy wchodzi do tej wspólnoty, musi wiedzieć, po co tu jest, jakie jest jego zadanie. Nigdy też nie jest tak, że osoby, które wchodzą do wspólnoty, tej wspólnocie nic nie dają. To też jest jakiś błąd, też jest jakiś problem. Wspólnota musi też w jakimś sensie korzystać z dobrodziejstwa, które każdy z nas ma, z bogactwa, które każdy z nas nosi. I na pewno, kiedy mówimy o wspólnocie, wspólnota to jest dzielenie się. Dzielenie się nie tylko tym, co mam, ale także i tym, co przeżywam, tym, czego doświadczam. Stąd bardzo ważne jest w każdej wspólnocie, także i naszej, świadectwo wiary, doświadczenie żywego Jezusa. Wtedy rzeczywiście wspólnota będzie realizowała swoje cele. Jeśli takiego świadectwa, czy takiego doświadczenia Jezusa, żywego Jezusa nie będzie, taka wspólnota jest skazana na pewne niedoskonałości. To znaczy będzie miała problem z realizacją swoich celów. Moi drodzy, gdy zatem patrzymy na rolę wspólnoty na podstawie dziejów apostolskich, musimy zobaczyć, jak wiele jest wymiarów, które musimy wziąć pod uwagę, czy jakoś też często przepracować po prostu w tej wspólnocie, którą tworzymy. I gdy myślimy o wspólnocie, to tak naprawdę musimy wiedzieć, że jest ona z jednej strony dla mnie darem, czyli wspólnota, czyli każdy z tych wszystkich członków, które tworzą ją, ale także ta wspólnota jest mi zadana. Zadana poprzez to, że mam wejść w tę wspólnotę, dążyć do celu, ale także w niej dojrzewać i dzielić się tym, czego doświadczam. Bardzo dziękuję.